Hej! Zmiana wachty to temat dzisiejszego odcinka. Czy wiecie, co to jest wachta? Spotkaliście się kiedyś z tym słowem? Jeśli nie, to czas najwyższy. Podczas rejsu statek staje się dla marynarza miejscem pracy, w którym wykonuje określone, przypisane do jego stanowiska zadania oraz domem, w którym odpoczywa, spędza wolny czas z dala od rodziny, ale za to cały czas w otoczeniu tych samych członków załogi. A to wszystko na niewielkiej powierzchni, jaką stanowi statek otoczony przez wodę. Jesteś marynarzem, wrócisz do domu za kilka miesięcy. Życie codzienne na statku, zarówno czas służby i odpoczynku, toczy się według ustalonych zasad, reguł i zwyczajów uświęconych tradycją. Przede wszystkim służba na statku to ciężka praca, wymagająca współudziału innych członków załogi. To jest właśnie wachta. Grupa marynarzy wykonująca pracę na statku w określonym czasie. Zazwyczaj 4 godziny. Kiedyś na statkach czas odmierzały szklane klepsydry, w których piasek przesypywał się przez pół godziny. Po przesypaniu się piasku w klepsydrze marynarz przewracał szkło i uderzeniem w dzwon wybijał szklanki. Przez stulecia ustalił się sposób sygnalizowania pół godzin i godzin wybijaniem tak zwanych szklanek, czyli dwóch następujących po sobie szybkich uderzeń w dzwon i tak punktualnie o godzinie 4, 8, 12, 16, 20, 24 godziny zmiany wacht wybija się 4 szklanki, 4 podwójne uderzenia. Pół godziny później wybija się pół szklanki. W późniejszych czasach klepsydry zostały zastąpione przez zegary, ale słowo szklanka przetrwało. Podczas długich i dalekich rejsów życie marynarza nie wypełnia tylko praca, a rozrywek było bardzo dużo, zaczynając od gier planszowych, karcianych, kończąc na zawodach sportowych. Popularna była gra w warcaby, gra w kości, coś w rodzaju chińczyka oraz przeróżne gry karciane. Pole szachownicy marynarze wyrysowywali na płóciennym kawałku materiału, a za pionki służyły im kamyki lub muszelki. Jeśli chcecie zagrać w warcaby, możecie stworzyć swoją własną planszę. Wystarczy wydrukować z naszej strony planszę, pokolorować według schematu i wybrać pionki. Mogą pionkami być koraliki, mogą nimi być muszelki, kamyczki, wszystko, co tak naprawdę będziecie mieli pod ręką. No to co? Kolorujemy, ustawiamy i można zaczynać grę. To już wszystko na dziś. Zachęcam Was, abyście w czasie wolnym spróbowali zagrać w typowe marynarskie gry, czyli warcaby i kości. A ja zapraszam Was za tydzień na ostatni już odcinek z cyklu Zostań marynarzem.